Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj pokażę wam właśnie wszystkie premie, jak można na nich sobie zarobić w tym tygodniu. Także ogólnie w tym tygodniu mamy sobie 6-7 premii. Pierwsze co, mamy premię na pizzę tutaj. Pizza Dys. O kurde, nawet tam widziałem, że coś zrzuciłem, jak wbiegłem w to. Mianowicie Pizza Dys ma dla nas ofertę taką, że możemy sobie dostarczać pizzę i oczywiście w dostarczenie 5 pizz dostajemy sobie jakiś tam bonus. Sobie mogę dostarczyć jedną i zobaczymy, ile za jedną dostanę. Potem będzie można sobie w sumie sprawdzić, ile na tym rzeczywiście idzie zarobić. Przynajmniej mówię, na razie tylko wam pokażę. Potem kto wie, może na premię razy 2 kurde milionerem szybko się da radę dorobić. No, nie wiadomo, nigdy nie wiadomo. Nie, na razie aż tyle to wątpię, że będzie dało radę zarobić, ale w sumie kurde, no, jak ja jadę, chyba ja nie patrzę w ogóle na monitor, wyłączyłem sobie monitor i sobie jadę, że naprawdę może będzie dało na tym coś radę ugrać. To jest pizza u góry, staniemy sobie tu skuterkiem. Dobra, ile w takim razie mogę dostać za tą pizzerkę? No, dostałem, mnie tu widać, 4816, ale mówię, może akurat innym razem sobie przetestujemy, ile idzie w godzinę na czymś takim zarobi, bo nie, spróbuję zrobić, zrobię tylko po prostu raz taką pizzę, całą, zobaczymy, ile będzie za całą, za wszystko po prostu, co tutaj mamy, ile możemy zarobić. No i dobra, za wszystkie pizze dostałem 44 tysiące, 20 tysięcy za świeżą dostawę, to chyba to się nie zmieniło. Musimy to sobie porównać z poprzednim filmem, ale powiedzmy, że do 45 tysięcy za jedną taką pizzę. No, czy to jest dosyć dobra kasa? W sumie dosyć szybko to zrobiłem. Dla początkujących w sumie to może nie być najgorsze nawet, tak szczerze powiem. To raczej nie będzie nic takiego tragicznego. Jednakże, też mamy jeszcze inną rzecz na premii. Oczywiście mamy na premii tryb adwersarza. Prawda, trochę wątpię, że na ten trybik adwersarza ktoś się znajdzie, ale kto wie. Robota Vespucci. To jest to, że jest taki sobie jeden pojazd, on zdobywa sobie punkty i jedzie sobie do celu. Będzie musi zdobyć te wszystkie punkty, a radiowozami trzeba go zablokować, żeby tam w czasie chyba 5 minut nie zebrał wszystkich punktów. Mamy też jeszcze akcje społeczności. Jakieś tutaj nowe, nie wiem, może w kaskaderskich jakiś będzie. O, są na premii razy 3. Proszę bardzo. Jednakże uważam, że te dwie rzeczy są takie jakieś mniej ciekawe, no ale zawsze można, wiecie, spróbować, zawsze ktoś może pograć sobie taki tryb dla zabawy, chociażby można, jednakże, no mówię, raczej nie zarobicie więcej na tym trybie niż w sumie ja teraz, włożąc te pizze, albo będzie bardzo podobna liczba. Jednakże trochę większą liczbę już możemy sobie zarobić, kiedy będziemy sobie w naszym biurze, gdyż od biura generalnie możemy mieć dopiero dostęp do tej aktywności. W sumie biuro to jest jedna z rzeczy, która jest wymagana, żeby w ogóle mieć dostęp do tego. Czyli mam tutaj na myśli magazyny paczek. Mianowicie tutaj, proszę spojrzeć, że tak to powiedzmy. Tutaj u asystentki to odpalamy, jednakże mówię, zanim oczywiście do tego przejdziemy sobie, to tutaj w biurze też mamy jedną z najważniejszych rzeczy. My po prostu siądziemy. I mianowicie tutaj na magazynach, duże magazyny są tutaj na promocji. Akurat potrzebny jest nam magazyn też do tego, żeby to móc odpalić. To jest bardzo istotne właśnie, że musimy mieć jakikolwiek magazynek. I wtedy udajemy się do asystentki. No jeszcze, żeby ogólnie mieć do tego dostęp, jeszcze będziemy potrzebowali jednej rzeczy, ale to zaraz wam też przy okazji już pokażę. I przy asystentce, jak sobie pogadamy, mamy coś takiego jak eksport dóbr mieszanych. Powiedzmy, że jest trochę sposób na tę misję, czyli wystarczy, że będziemy mieli tylko i wyłącznie jeden magazyn, nie więcej. Ale kiedy nie mamy więcej magazynów, tylko mamy na przykład tak jak ja, mam po prostu 5 ich, no to cóż, zrespi się po prostu te dobra mieszane przy jakimkolwiek z tych właśnie 5 magazynów. I jakby na czym ogólnie te całe dobra mieszane polegają? Mamy po prostu sobie taki opojeździk, możemy sobie na niego zobaczyć, taki opojazd i musimy zawieźć te dobra mieszane pod port tak naprawdę. To nie jest jakaś trudna misja. W sumie misja, no tak można byłoby to nazwać. Możemy to powtarzać generalnie sobie co 48 minut, ale musi być pierw jeszcze jedna rzecz po prostu spełniona, zanim będziemy mieli do tego właśnie dostęp, bo jak ktoś zauważył, to dzwoniła do mnie od razu lupa. No i w sumie zawozimy pojazd, wiecie, nikt nas nie goni praktycznie. I za to normalnie dostajemy sobie 50 tysięcy, no ale że jest premia razy 2, no to jest 100 tysięcy. I teraz właśnie tak, jak mieć w ogóle dostęp do tych dóbr mieszanych? Właściwie z tym wiąże się, powiedziałbym, że następna premia. Musimy w ogóle posiadać jakikolwiek magazyn. To jest jakby najważniejsze. Kiedy posiadamy już jakikolwiek magazynek, w magazynie znajdziemy sobie bota. Zobaczcie, tutaj na przykład, nie wiem, do tego w tym miejscu, pod... Ja
jadę, nie wiem, czy tam podlecę. I jest sobie tutaj taki, o, tu akurat mamy lupę bezpośrednio w tym magazynie. I po prostu klikam lupę, żeby pozyskała dla nas specjalny towar. Za to generalnie płacimy 7500 i od tego momentu już mamy dostęp do dóbr mieszanych. Jak ona sprowadzi po prostu te paczki, wtedy już dobra mieszane będą nam się pojawiały. I przy okazji jest na to dodatkowo premia. Premia polega na tym, że ona nam sprowadza ten towar dwa razy szybciej, czyli nie zamiast 48 minut, to 24. I sprowadza nam generalnie od jednej do trzech paczek, ale też jest szansa na specjalny przedmiot, na który tam wynosi chyba 1%. Jest jakaś tam szansa, ale praktycznie nie ma. Kolejna rzecz, która jest na premii, tyczy się w zasadzie magazynów. No widzicie, każdy aktualnie magazyn, co posiadamy, posiada na premię na paczki razy dwa. Ja akurat nie mam żadnego pełnego magazynu, to wam nie pokażę, ile jest warty full magazyn, zwyczajnie, no bo nie mam po prostu takiego, ale naprawdę... Jeżeli ktoś sobie chomikował te paczki, zbierał je tam, bo jest jakaś taka bezpieczna ilość, nie wiem akurat dokładnie jaka, to tam na Wikipedii bym musiał popatrzeć, bo na pewno już ludzie to dawno sprawdzili sobie, jaka jest maksymalna bezpieczna ilość w plikach gry. Będą na Wiki sobie już napisali GTA, ale zgaduję, że jak jest 111, to może, nie wiem, w okolicach 70 może będzie, ale to mówię, nie wiem, to tak strzelam sobie akurat, trzeba byłoby zobaczyć dokładnie. Chyba tego dorobić parę tych paczek i... pełen magazyn już jest. Ale wraz z magazynami oczywiście mamy też tutaj wyzwanie tygodnia, czyli 300 tysięcy na sprzedaży specjalnych ładunków. Czyli chodzi ogólnie o ładunki z magazynu. Chodzi o paczki. Trzeba sprzedać towar w magazynie warty właśnie 300 tysięcy minimum. Czyli raz Rockstar chce, żebyśmy sprzedali sobie towar z magazynu tak naprawdę. Cóż, w sumie mógłbym wam powiedzieć, że... tak wygląda tak naprawdę cały tydzień w GTA. Czyli ogólnie jak rzecz biorąc, jaki ten tydzień jest? Tydzień jest generalnie dobry. To całkowicie poważnie wam mówię. Tydzień jest w porządku. Prawda, wiadomo, ja nie jestem trochę fanem paczek. Ja akurat za bardzo ich nie lubiłem robić. Jednakże ogólnie to nie jest zły tydzień. Biznes paczkowy to jest jeden z... to jest pierwszy biznes dodany w grze tak naprawdę. To on nie jest ogólnie zły. Misje sprzedaży jego nie są jakieś tragiczne. Tam jest na przykład holownik, z tego co pamiętam. Holownik? Nie. W sumie... statek taki, tylko jak ten statek się nazywał, statek towarowy, to jest na przykład jeden z najprostszych misji sprzedaży w całej grze. Gorszy już jest samolot Titan, to już akurat jest tragedia z nim. Tylko niestety jest jeden największy minus tego biznesu. Problem tego biznesu polega na tym, że gdybyście rozwalili sobie cały towar, albo ktoś by wam rozwalił cały towar, wy tracicie dosłownie cały magazyn. Absolutnie tracicie wszystkie paczki, jakie zdobyliście, nie wiem, na przykład część towaru czy coś i to fajnie, żeby oni sobie to naprawili, że tak to powiedzmy. Jeszcze tak dodatkowo wam powiem, jeżeli ktoś jest z was zainteresowany zagraniem tego trybu, na przykład adwersarza, no to jak na niego dołączyć? Wyciągamy sobie telefon, wchodzimy w szybkie dołączanie, mamy tutaj tryb serii i wchodzimy w tryb adwersarza. A jeżeli chodzi o akcję społeczności, to wchodzimy tutaj, seria społeczności. Tyle w sumie. Taki to jest najprostszy sposób na to, żeby dołączyć na te tryby. Więc ogólnie podsumowując, moim zdaniem tydzień będzie warty tego, żeby sobie zagrać. Ja postaram się napełnić magazyny i zrobię wam takie sprzedaże, żebyście mogli też sobie zobaczyć, chociaż mówię, kurde, nie wiem, czy będę miał na to, powiedzmy, że siłę i energię, że tak to powiedzmy. Bo mimo wszystko napełnienie 5 magazynów to się tak może wydawać, ale to są tak naprawdę godziny tak naprawdę gry, więc nie wiem, może sobie napełnię co najwyżej z 2 magazyny czy coś. Zdecyduję, jak się będę za te paczki rzeczywiście już zabierał. A także wydaje mi się, że w sumie... nie wiem, no nie pozostaje w sumie nic innego niż powiedzieć, że to byłoby na tyle i do następnego, cześć.